straight from inside. I'm waking up. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marokobra G i zapraszam was do materiału, tym razem z mojej nowej serii, znaczy takiej miniserii. Obiecałem wam, jak nagrywałem swój pierwszy unboxing, że nagram coś specjalnego właśnie po to, żeby sobie przetestować ten mój nowy monitor, którego wypakowałem właśnie na danym materiale. I padło właśnie na pierwsze DLC, czyli pierwsze rozszerzenie fabularne do gry Metro Exodus. Swoją Metro Exodus przechodziłem, słuchajcie, w dzień premiery. Udało się odblokować pozytywne zakończenie, także ukończyliśmy tą serię. I teraz właśnie zważywszy na to, że mam dosłownie chwilę, słuchajcie, dosłownie chwilę na to, żeby sobie trochę pouzupełniać serię, które wcześniej nagrywałem poprzez dane, ogrywając dane rozszerzenia. Mamy dosłownie na to chwilę, parę dni, bo niedługo musimy ruszyć z pierwszą częścią Nio, czyli Nioh potocznie, bo już 13, przepraszam, marca wychodzi druga część, ja chciałbym to nagrać, ale chciałbym też przejść i przyzwyczaić się do systemu walki z pierwszej części, bo wiadomo, że to będzie odzorowane. Także no, seria właśnie z Nio pojawia się już lada moment. Po prostu naprawdę nie mam, znaczy nie będzie czasu, po prostu to jest ciężka gra. Potrzebna jest właśnie odpowiednia ilość czasu, żeby tą gierkę, słuchajcie, ograć. Strasznie mi jest tutaj głośno. Poczekajcie chwilę. Może tak zrobimy. Ok, także jeszcze mamy dosłownie parę dni, może dwa, może trzy, żeby sobie pokończyć rozszerzenia z poprzednich serii. I będziemy ogrywać, słuchajcie, pierwszy, jak już mówiłem, pierwszy dodatek fabularny do gry Metro Exodus, The Two Colonels. Poznaj historię od ostatniego roku życia w nowosybirskim mecze widzianą oczami pułkownika Chlebnikowa, który brał bezpośredni udział w wydarzeniach, oraz pułkownika Młynarza, który próbuje ułożyć w całość elementy tej układanki, bazując na opowieściach Kirła, czyli syna Chlebnikowa, i swoich własnych przemyślenia. Dokładnie, stacja nowosybirska, tak, to jest końcowa lokacja z podstawki gry Metro Exodus, słuchajcie, ta najbardziej klimatyczna, tam gdzie się, słuchajcie, pojawił nowy przeciwnik i tam gdzie w tym dodatku zaczęło się prawdziwe piekło, będziemy poznawać całą historię rok przed wydarzeniami z podstawki, kiedy to do Nowosybirska przybywa główny bohater Artyom i jego przełożony, czyli Młynarz. Tak naprawdę przypomnę wam, że wtedy spotykamy syna z fabuły, spotykamy syna Chlebnikowa, Kyrła, który nam przedstawia historię swojego ojca, który miesiąc wcześniej udaje się na misję, do Centrum Mocności, by zdobyć mapę satelitarną. Chcieli właśnie ze swoim synem uciec z przeklętej, już zrujnowanej stacji Nowosybirska i udać się w bezpieczne miejsce. Nie udało się to prawdopodobnie, ojciec zaginął, a my poznamy całą jego historię sprzed 9 miesięcy i dowiemy się, co tak naprawdę i co naprawdę się stało. Jak mówię, no on prawdopodobnie poległ, ale nie znamy bliższych szczegółów. Wiemy tylko, że na tej stacji doszło do buntu, ogólnie wojsko próbowało ukrócić produkcję, znaczy tam była produkowana w niejakim instytucie, znaczy był produkowany środek przeciwpromienny, który leczył tak naprawdę z radiacji mieszkańców, ale była jego ograniczona ilość, później wojsko ograniczyło produkcję, doszło do buntu
I co się tak naprawdę w tej stacji wydarzyło, dowiemy się właśnie z tego dodatku. Tak samo to właśnie i tak samo tropem wydarzeń będzie ruszał młynarz, czyli dowodzący Artioma. Bo Artiom, z tego co pamiętacie z podstawki, ruszył za śladem tych właśnie środków przeciwpromiennych do Instytutu, a my jako młynarz będziemy próbować odgadnąć sekrety Nowosybirska i tego, co dokładnie się tam wydarzyło. Dobra, co powiedziałem, to powiedziałem, także rozpocznijmy sobie ten dodatek, a ja tym samym jednocześnie przetestuję sobie nasz nowy monitor, jak on się będzie spróbował właśnie w tej, ogólnie w tej gierce i jak to się w ogóle ma do tego, co miałem wcześniej, do poprzedniego monitora, ale i tak jest, słuchajcie, niebo. Dobrze, rozpocznijmy pierwszy popularny dodatek, The Two Colonels. Uwaga, po wczytaniu etapu ostatni autozapis zostanie nadpisany. Pliki szybkiego zapisu nie ulegną zmianie. Dobrze? Ania, дочка, я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Все это ничто по сравнению с самым важным, семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем... Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантам меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать... То сам урывки с подставки. Благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало? Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться, особенно на праздники. Ой, вам монитор даje radę. Świetnie ten kolor. Wszystko pięknie wygląda jeszcze w tym 27-calowym w porównaniu do 21 cali. Coś pięknego i te kolory. Rok wcześniej. I teraz wcielimy się właśnie w Chlebnikowa, pułkownik Chlebnikow. No właśnie, to co wam wcześniej teraz mówiłem. Ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, всю слизь вокруг выжить. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжелый. Знаю. Давление в норме? Должно быть в норме. Проверьте. Если нет, ручка сбоку. Подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Жовнежа спецкому. К черту! Спасибо. Słuchajcie, jednostka спеккому to byli żołnierze, którzy pilnowali porządku na tej stacji. Tak naprawdę oni walczyli z buntem, kiedy zabrakło środków przeciwpromiennych. I oni zaczęli mordować ludzi, buntowników. No nie za ciekawie wyszło, nie za ciekawie to wyglądało sytuacja w tym właśnie metrze. Będziemy teraz poznawać całą sytuację. I ale przed wybuchem, słuchajcie, buntu, jednostki czyściły właśnie coś w stylu właśnie tutaj, że czyścili miotaczem ognia tunele. Bo jak mówię, w podstawce pojawił się taki nowy przeciwnik. To była taka jakby... jak to się nazywa?
no mniejsza większość. Ten przeciwnik właśnie w wielkiej ilości atakował te metra. Jednostki z Petcomu przed wybuchem buntu czyściły owe metro. Chciałbym też dodać, że zwróćcie uwagę, że na początku też młynarz wspominał o Ani, że jest chora. No właśnie w takim celu, tak przypomnę, jeżeli nie graliście w podstawkę, w takim celu przybyli właśnie Artyom i młynarz do Nowosybirska, by uratować Anię i tym samym zdobyć właśnie dla niej środki przeciwpromienne. A my, dobra. Kurczę, jak się nazywało to cholerstwo? Jeszcze trzeba wspomnieć, że gram grę, podstawkę przeszedłem na najcięższe poziomie trudności, czyli Stalker trudny. Nie wiem, jak to wygląda sprawa poziomu trudności w tym dodatku. Prawdopodobnie ten sam poziom trudności, bo on ograniczał HUD. Znaczy, w ogóle nie było celownika w tej broni, też jej nie widzę. Jeszcze zobaczymy sobie ustawienia. Nazwa, przynajmniej brak. Brak słyszę, może. Kurczę, nie. Opcje gry. Oczywiście język ruski, żeby. Znaczy, dubbing ruski, żeby był klimacik. Aczkolwiek nie widzę tutaj poziomu trudności. Nie wiem, czego wam wpisywać w tytule, czy nie. Wiem, że ja na pewno przechodziłem na najcięższym podstawkę. Tutaj w ogóle nic nie widzę takiego, żeby. Żeby był w ogóle opcję, słuchajcie, żeby było wam, żeby było widoczne, na jakim poziomie trudności przechodzimy. Nazwa rozmówcy, tłos napisów, rodzaj napisów, napisy dla niedosłyszących, przyciski QWERTY, szybkie, brak odsłony, szybko. Nie wiem, nie powiem wam, bo nie wiem. Użyj domyślnych. Nie powiem, jak z poziomem trudności. Prawdopodobnie jest ten cięższy, czyli ten Stalker trudny. Bo ja mówię, on ograniczał celownik. W ogóle tego celowniku nie było. Nie było menu, ilości amunicji w porównaniu do niższych poziomów trudności, gdzie właśnie ta amunicja była gdzieś tutaj chyba bodajże w prawym dolnym rogu. Także ja wam napiszę Stalker trudny, bo widzę, że tutaj nie ma w ogóle HUD-u. HUD-u, tak to się powinno nazywać, czyli wspomagania wyświetlenia. Jeżeli chodzi o broń, ilość amunicji i celownik. Nie mam też latarki. Nie wiem, jak to w ogóle. Czekajcie, jak to wygląda. Opcje. Niedostępność. Sterowanie. Klawiatura. W ogóle widzę broni. Czekajcie. Zmienię słowa i H. Użyj. O Jezus. Atak wręcz. Rzut bronią dodatkową. To jest środkowy przycisk myszy. Przeładowanie jest R. Celowanie to wszystko, więc strzał, poprzednia broń, kolejna broń, broń 3, dobra, tutaj się jest tak, ekwipunek, maska przeciwgazowa to jest G, plecak I, dobra, zmień filtr T, latarka, ładowanie latarki będzie pod F. Nie mamy. I? Też nie mam. Okej, no to ciekawo, nie mam latarki, nie mam nic, dobra, ruszajmy. Ale graficzka, powiem wam, na tym monitorku. Coś pięknego. No właśnie, o tym wam mówiłem. Всем группам. Видел взрослого червя, так что не зевать. Właśnie to robactwo się rozprzestrzeniało po mecze. Красный 2 принял. Po mecze Nowosybirska oczywiście. Dobro. Chlebników ten naprawdę dowodził jednym z większych oddziałów czyszczących, a później chroniących, znaczy, wiecie, a później kiedy walczyli z wybuchem, z zamieszkami, nie? Bo Chlebnikow zawsze dowodził tymi większymi oddziałami, z tego co pamiętam. No ma tutaj. Szkoda, że w ogóle nie mam latarki. A tutaj raczej nic nie znajdę. Gdzie mam iść? Co raczej przeszedłem. Chyba, że tu. Dobra, Geiger szaleje. Pojęcia nie mam. Chyba, że mam to spalić, co?
Dokładnie. Musimy palić takie cholerstwo, które jest właśnie na ścianach. Okej. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. To też muszę. Patrzcie, faktycznie. Ja pierdykam, jak w Resident Evil 7. Tylko tutaj, powiem wam szczerze, lepiej graficznie to wygląda. Okej, pali się, ale cały czas promieniowanie szaleje. Tego już nie rozwalę. Tak naprawdę mam tylko miotacz. Tak naciskam 1, 2, 3 na klawiaturze i nie wybiera mi żadnej broni. O. Chyba tego też nie spalę. Ciekawe. Musimy, wiecie, na tym najcięższym poziomie trudności musimy kontrolować to, co jest na broni, czyli te różnego rodzaju liczniki, wyświetlacze, bo tak to nic więcej nam gra nie pokazuje. Poprzez brak, dosłownie nie ograniczenia, ale dosłownie brak HUD-u, nie? O tutaj jak naciśniemy tab, to widzimy. 330 mam paliwa na miotacza i 50 w magazynku. No i już teraz 427. Widzę, że ten miotacz ognia będzie główną tutaj bronią w tym DLC. I mamy pierwszy dziennik, słuchajcie, w tym dodatku The Two Coloners. Dziennik brygadzisty 1. Muszę przyznać, że Andrzej ma łeb na karku. W tych tunelach zawsze łatwo było się zgubić, ale kiedy pokryje je ten cały szlam, nawet mapa nie pomoże. Niektóre przejścia zamieniają się nie do poznania. Wybawieniem są znaki drogowe, bo łatwo je dostrzec, a śluz nie jest w stanie ich zniszczyć. Musieliśmy tylko poprosić naszych chłopaków, żeby zabrali ze sobą kilka znaków. Jeśli skończą robotę przy starych torach, szybko się uwinęli. Teraz to się nie zgubimy, nawet gdybyśmy chcieli. Gościom ze speckomu też będzie łatwiej znaleźć drogę, jak nas tu w końcu odwiedzą ze swoimi miotaczami ognia. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Muszę mu ułatwić premię. Zasłużył na to. Właśnie teraz mi się przypomniało, że w książkach metra, na których jest wzorowana gra, było, że ludzie walczyli z jakimś tajemniczym, tutaj jeszcze mamy ekwiponek, tajemniczym szlamem, czy jakąś substancją, która miała jakieś paranormalne, czy nadprzyrodzone zdolności. Znaczy, tak ludzie niektórzy myśleli. I kto wie, czy tutaj nie tylko z tymi potworami tutaj musimy walczyć, czy to czyścić, ale prawdopodobnie chyba musimy czyścić jednak w głównej mierze ten cały tajemniczy, tą tajemniczą substancję. Właśnie w notatkach Artioma z podstawki można to wywnioskować. Tak samo w książce też było właśnie na temat tej substancji. Wow! A ten potwór to jest właśnie... Dobra, Dobra, załatwiony. Jakie to jest cholernie duże. Wow, nie zabiliśmy nawet tego. A daj miotacz. No, było blisko, fakt. Także nie tylko te stworzenia są głównym problemem, ale tak naprawdę coś mi się wydaje, że chodzi o, widzicie, podchodzę do czego tych substancji, które tutaj są. I nagle jest to tajemnicze promieniowanie. To by wskazywało na to, że tu chodzi właśnie o tą substancję, którą można było przeczytać w książce i w niektórych dokumentach z podstawki, jak czytaliśmy go odczytywaliśmy właśnie głównym protagonistą. Jako główny protagonista. No tu się chyba raczej wracam, nie? Ma to już gdzieś tu. No to cholerstwo, muszę uważać. Ze ścian. Powiem wam, ale klimacik jest. No brakowało mi, z podstawki brakowało mi zdecydowanie tego klimatu, który uderzył z kopyta ostatniej
ostatnich godzinach gry. Pod sam koniec. No tam aż tym klimatem, słuchajcie, kipiało. I nie inaczej jest w przypadku tego dodatku. Ten dodatek jest troszkę słabo oceniany przez recenzentów, ale polecają go, słuchajcie, co dziwne, gracze. Także jak najbardziej, ja nie byłem zbytnio przekonany do tego dodatku, ale jak ją zobaczyłem, poczytałem trochę opinii graczy, to jednak nie jest taka zła ta gra, na jaką ją, słuchajcie, na jaką ją piszą, czy jaką ją widzą recenzenci. No wiesz, sam byłem takiego zdania, że lepiej samemu sobie coś przetestować, niż słuchać się innych. Co tutaj mamy? No dobra, generator włączyliśmy, odpaliło nam się światło. Coś tu jeszcze znajdę? Na części. I tak na razie ani plecaka nie mogę. Ani nic, ani latarki, nic nie mogę użyj, tylko mam ten miotacz i to wszystko i tam, gdzie widzę, ile mam amunicji. No i apteczki, 3 sztuki. Tylko jak się apteczkę używało? Muszę sobie przypomnieć, bo dawno w Metal, słuchajcie, nie grałem. Oczywiście przeszedłem też wszystkie części na tych najcięższych poziomach trudności. No, sterowanie. Krewatura, ekwipunek. Zmiana filtru, to ja wiem. Plecak i nie działa. Latarka, ładowanie, przytrzymaj. Zapalniczka L. Zobaczymy jeszcze to L. Zapalniczka i dzienniki, to je wiadomo. I apteczka jest Q. Dobra. M, dziennik, L, zapalniczka. Zobaczymy. Nie, zapalniczka mi nie działa w ogóle. Przytrzymam F. Też nic. Także nic z tego. M. M też, tak naprawdę dzienniki też nie działają. Super sprawa. Dobra, idziemy dalej. Generatory są odpalone. Czyli tutaj muszę się teraz udać, tak? Dobra, przynajmniej jak naciśniemy H, nam chowa broń. No dobrze. Tutaj coś musimy przełączyć. A, i tutaj spuszczamy wodę, okej. Okay. Ale promieniowanie i tak jest mega. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam schodzić, ale dobra. To sobie spali mi, to widzę, że mi tu na ścianie wisi, mnie denerwuje. Wow! Nie wiem, co się stało w ogóle teraz. Czytaj. 16. Tak, teraz poproszę. Tak, chcę kontynuować. Podpowiedzi: obserwuj miernik ciśnienia w miotaczu ognia i w razie czego dopompowuj broń. Ale jak mam to dopompować, to nic nie działa. Nie zapomnij, aby przetrzeć przybyń swojego hełmu, jeśli pokryje cię sadza. Przetrzeć przypójnicę swojego hełmu? What the fuck? Podczas korzystania z broni balistycznej wciśnij prawy przycisk myszy, aby użyć celownika i uzyskać lepszą celność. Super. Mam już pierwszy zgon. Nie wiem w ogóle, co tu się stało. A i znowu od początku to wszystko muszę zrobić. Jezus, naprawdę, serio. Jezus. Okej, także ja wam tutaj wytnę. Zrobimy tutaj cięcie. Żebyście już tego samego nie widzieli. No to słuchajcie, witam was z powrotem. Jednocześnie sprawdziłem sobie, jak się ładuje broń, czyli ten miotacz ognia. Musimy, słuchajcie, przytrzymać R. Wtedy naciskam lewy przycisk myszy i nam ową broń pompuje. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co mnie tutaj zabiło. Także ja proponuję tam przebiec. Dobra, wezmę apteczkę i szybko spróbuję przebiec. Dobra, chyba wiem, co mnie jednak dorwało. Dobra, przeładuj. Chyba ten gnojek mnie załatwił wcześniej. Bo w ogóle nie zauważyłem, bo się patrzyłem po ścianach.
Dobra, G, mamy maskę. Jeżeli lekko naciśniemy, to nam przeciera. To są mechanizmy, słuchajcie, z podstawki do gry. Tylko, że jak mówię, no trochę w tą metro nie grałem ponad rok. Znaczy, może nie rok, ale... Tak, rok może. Znaczy, prawie rok. Bo rok miała miejsce premiera gry. Co, kurwa, gdzieś to jest. Dobra, gdzieś to jest. To dziadostwo. Muszę uważać, bo słychać te... O! To jest, dobra, tutaj. Wow, wow, wow! Gdzie? Skąd? Właśnie nie widać tych przeciwników w ogóle, bo nie mogę lampki... Słuchajcie, ani F nie mogę nacisnąć, ani N, bo w menu przeczytałem, że N to jest niektowizor. Ani jedno, ani drugie. Tu jest! Zastanawiałem się, to dziadostwo. Jeszcze? Jeszcze tutaj. No, cała ściana praktycznie tym dziadostwem była pokryta. Dobra, przeładuj. Ach, ten mechanizm tutaj ładowania, w ogóle mechanika strzelania w metro to jest coś pięknego. Dobra, weźmy sobie, przytrzymajmy R. Podpompujmy sobie ten miotacz ognia, ale jeszcze to dziadostwo tutaj słychać. Hej, dobra. No, bez latarki trochę tu zimno. I ciężko jednocześnie, ale... O, dobra, tutaj mam miotacz ognia, to się charakteryzuje takimi czerwonymi właśnie pojemnikami. Tam karnisterkami, jak to kto, jak ktoś woli. Okej. Stańczki się przydadzą. Jak zbieram części, ale nigdzie nie mam podglądu, ile tych części jest. To jest zabawne, a nie mam też ekwipunku, jak naciskam i na klawiaturze. Dobra, czyli rozumiem, tu mam iść. Dobra. Strzał ostrzegawczy. Pijawki, o! Przypomniało mi się, jak do czego ten potwór jest podobny. Takie zmutowane pijawki. Ta grafika jest piękna tutaj. Jeszcze ten monitor daje radę. I pięknie to wygląda. Dobra, tam jest dziadostwo. Gdzieś jeszcze musimy się dokładnie rozglądać, bo to łatajstwo może nas łatwo załatwić. Dobra, kolejna apteczka. Wow! No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, przetrzyj maskę. Dobra, apteczka. No, tu zdecydowanie jest najcięższy ten poziom trudności, bo łatwo nas przeciwnicy dojeżdżają. Dobra, strzał ostrzegawczy. Jeszcze, ale... No właśnie, dobra. Kolejne paliwko. Warto sprawdzać każdy zakamarek. Bo mówię wam, no to metro, jeżeli tak strzelaliście na potęgę, to problemy z amunicją były dosyć konkretne. Jeżeli jak już wybieraliście ten najcięższy poziom trudności, nie w ogóle ani celownika i ograniczone zasoby, to już w ogóle mogło być nieciekawie. Dobra, podpompuję sobie broń. I tu widzę już kolejne dziadostwo. Spalę to. Nie, ciężko też odróżnić, co mogę spalić, a co nie. A to są drzwi. No bo do tego nie mam jak z miotacza dojechać. Wow, spokojnie. Coś słyszałem, ale nie widzę. Wow, dobra, jest tutaj na górze. Dopalimy dziadostwo. Wow, całe. Wow. Cała ściana, nasz bohater tutaj zakaszlał, może tak powiem. Ja widzę kolejne paliwko. Dobra, przeładuję. Może. Zamiast tak pompować tą broń. Okay. Wow. Skąd? Fuck! Chyba nie widzę. Skąd do mnie gnój naparzał? Może tam za bramą. Teraz kopa. Tu definitywnie mnie ktoś dojeżdżał. W ogóle nie widzę. Tu chyba. Czy nie? Nie. Na kolejne części. Chyba jest przejście tu. Jest jeszcze przejście tu.
zobaczmy sobie, zanim tam dalej pójdziemy. Dobra, chemikalia. To są ogólnie zasoby do ulepszania broni z podstawki. O, jakby się to lampka przydała, latarka, ale nic tutaj nie ma takiego. Dobra, widzę, że znowu tą całą ścianę wypala. Dobra, popompuję sobie. Dobra, pijemy dalej. Okej, okay, to był sekret. Znaczy znajdźka bardziej niż sekret. Widzicie, warto też eksplorować. Ja to lubiłem w metrze robić. Powiedziałem, że jeżeli na cięższych poziomach trudności tego nie będziecie robić, to wasze szanse przejścia gry będą znikome. No to nie przejdę, choć jest tutaj drabina. A tam jest jakiś ziomuś. Na górze to tam dalej nie damy rady przejść, czyli musimy iść tutaj. Tam już dziadostwo widzę w oddali. Przeciszamy sobie maseczkę. Tutaj kolejne zasoby. Wow, ale to jest szczegółowość tej gry. To jest właśnie piękne w tym metrze. W ogóle całe metro Exodus nie było w ogóle metrem. Gdzieś ten klimat uciekł, ale na końcu gry było totalnie jazda, totalna jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o klimacik. I to mamy to samo teraz tutaj. Teraz wraca prawdziwe metro. Super sprawa, no klimacik jest niesamowity. Dobra, całą ścianę wypaliło znowu. I to raczej nic nie znajdę, idziemy dalej. Co, przeładuję sobie. I jednocześnie sobie podpompuję, bo mi się to nie podoba. Jest to za bardzo otwarty przestrzeń, za bardzo otwarta przestrzeń na tą grę. Dobra, idziemy dalej. Wow! Dobra, znowu to cholerstwo uciekło. Jakie to jest... To jest normalnie... klimatyczny stwór. Jak on zwiał w ogóle, nie? Przeszli maskę. A tam dalej musimy też przepalić. Dobra. Duże promieniowanie. Jest w tym miejscu. Tak, to zdecydowanie musi być, słuchajcie, ta tajemnicza substancja, które było pisane w książkach Głuchowskiego. Czyli metro 2035, tak? No trochę tych książek było, 2033 po piątkę chyba. Będę kolejny dziadostwo, wow. Chyba przetrzyj maskę. No, tutaj idę dalej. Też spalę? Czy nie? Jeszcze! Zaraz, moment! Dobra, wow, jest dobra, mam go. Apteczka, apteczka. Яльха, красный 3, отстави саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Как понял? Принято, Альха. Добра, проводуй. О, мечтам же сгина. Красный 3, вентиль нашел, двигаюсь дальше. Молодец, красный 3. Добра. Давайте все идет сгодно с планом. Давай, еще то жие. No i jest zawalone, zdecydowanie to metro jest zawalone dziadostwem. Nigdy nie wiadomo, czy gdzieś nie zrobimy niewłaściwego kroku i możemy zginąć. Wow, co tutaj mamy ciekawego? Okej, coś zdobyłem, ale nie mogę nacisnąć, wiecie,
i ekwipunku przenośnego. Że po prostu to była amunicja do tego, do miotacza ognia. Chyba że przy stole z craftingiem będziemy mogli ulepszyć ten ekwipunek, a tak to jeżeli chodzi o plecak, to nie mamy takiej możliwości, jak to miało miejsce w poprzedniej odsłonie, znaczy w podstawce. Trzeba powiedziawszy, to tak nie wiadomo gdzie co jest, że trzeba walić po ścianach, po całych ścianach miotacza ognia. No właśnie, to o tym mówię, tego w ogóle nie widziałem. To jeszcze żyje. A przejdźmy tutaj. O, mówiłem. O, jest to dziadostwo domu. Bo dupsko chyba mu przepaliłem, ale nie jestem pewny. Przeładuj. Nie wiem, czy to był dobry moment na przeładowanie, ale okej. Okay. Bo jednak ładowanie owej broni troszkę trwa. Trzeba się dobrze zastanowić. Gdzie? Właśnie. Gdzie to przeładowanie mamy dokonać? No brawo. Przeładuj. A propos. Jest cholernie niebezpieczne zjadostwo. Załatwiłem go, chyba mi uciekł. G, przetrzyj maskę. I w ogóle i ten mechanizm przecierania maski, to jest piękne. Gdzieś to zjadostwo chyba jest. Muszę uważać. Wychodzi definitywnie z takich rur. Czy takich otworów bardziej. Kolejna chemikalia. Czy w ogóle nie mam powietrza, czy tam mocy tej broni, muszę doładować. Dobra. Wow, to jest straszne napromieniowanie, niestety. Radiacja tu naprawdę sięga krytycznie. Dobra, schowaj się. Czy to dziadostwo jest naprawdę klimatyczne, ale wydaje się silnym przeciwnikiem. Trzeba się naprawdę mieć na baczności. Dobra, przeładuj. Ej. Tutaj coś znajdę? Jasne, że znajdę. Tutaj też. Apteczki. I tutaj musimy odpalić chyba. Kolejny zabór. Dobra, teoretycznie gdzieś tam się powinno utorować przejście. O, tutaj jeszcze mamy znajdźkę. Miotacz ognia, znaczy paliwo do miotacza ognia i apteczka. Okej, przepraszam was za to drobne cięcie, ale nie wiem jakim cudem, słuchajcie, przerwało mi nagrywanie. Znalazłem drogę, tam po prostu po prawej stronie trzeba było spalić miotaczem ognia i pójdziemy i przeszliśmy, słuchajcie, dalej. Oby urwało nam nagranie w tamtym miejscu, gdzie widzicie końcówkę mojej broni, gdzie widzicie lufę. I tutaj trzeba było spalić tą tajemniczą substancję, tutaj była drabinka. I to było stół z craftingiem. Już wam pokazuję, bo tego wam, słuchajcie, na nagraniu nie pokazało. Apteczki mamy na maksa, także nie wytworzymy. Tutaj macie paliwo, ale też już nie wytworzę, bo nie mam asortymentu. Tu mamy opis danej rzeczy. I tak samo, jeżeli chodzi o miotacz ognia, wyczyściłem go na maksa, nagle parę kroków zrobiłem, to jeszcze się pojawił przeciwnik, czyli ta pijawka zaatakowała mnie i nagle znowu mam uwaloną całą broń, także chyba mi się w ogóle nie opłaca tej broni czyścić. Tutaj zdobyliśmy szczelny system pneumatyczny. Szczelny system pneumatyczny działa tak samo jak standardowa konstrukcja, jednak nie traci powietrza, gdy ciśnienie zbiornika przekroczy normę. I tutaj też zdobyliśmy większy zbiornik na paliwko. Trzy połączone ze sobą plastikowe gaśnice mieszczą ilość paliwa idealną dla przenośnego miotacza ognia. Także tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Ten zbiornik z paliwem zdobyliśmy tutaj w tym miejscu. No i nie wiem jakim cudem po prostu to nagranie mi po prostu przerwało mi nagrywanie, także będę musiał na to uważać. Dobra, tutaj kończymy w następnym materiale. Dalej będziemy, słuchajcie, sobie zwiedzać to mroczne tunele w metrze Nowosybirsk.
i zobaczymy, jak dalej potoczą się losy porucznika Chlebnikowa, pułkownika, przepraszam, Chlebnikowa i jego kompanów z drużyny Specką. Maro Cobra G na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten dodatek, ta seria, miniseria z rozszerzenia, pierwszego fabularnego rozszerzenia do gry Metro Exodus Wam się spodobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!